Agata Sobutka, dzień dobry. Zapraszam na wydanie serwisu informacyjnego, a w dzisiejszym programie. Siódma edycja CityCoders Hackathon Płock. Inauguracja roku akademickiego 2024-2025. Powidlarnia w skansenie osadnictwa nadwiślańskiego w Jądrzyminie Polskim. Wielkie siatkarskie emocje za nami. Orlen Wisła Płock wygrywa z Industrią Kielce. Za nami maraton programistyczny skierowany do informatyków i osób związanych z rozwojem oprogramowania, twórców interfejsów oraz pasjonatów grafiki. Już po raz siódmy w Płocku odbył się maraton programistyczny pod nazwą CityCoders Hackathon Płock. W Centrum Edukacji Grupy Orlen 25 drużyn rywalizowało przez ponad 30 godzin o tytuł najlepszej aplikacji. Tegorocznym hasłem było Zaprogramuj Płock z AI. Dotyczą w zasadzie wszystkich przekrojowo aspektów życia w mieście, od tematów związanych z gospodarką odpadami, przez komunikację mieszkańców z odpowiednim referatem. Dużą wagę też to miasto przykłada do wdrożenia nowych mieszkańców, też mam na myśli imigrantów, do życia w tkance miejskiej, czyli sposobu na podpowiadanie im, gdzie, z jakim dokumentem się zgłosić i jak chce załatwić. Tego typu wyzwania się tutaj pojawiają. Głównym celem tego wydarzenia jest zaprojektowanie rozwiązania określonego problemu związanego z miastem. Trzyosobowe grupy tworzą innowacyjne aplikacje, programy, platformy czy prototypy prezentujące kompleksową analizę wybranego problemu wraz z jego dalszymi rozwiązaniami. Motywem przewodnim jest Zaprogramuj Płoc z AI. Ta nowoczesna technologia w pewnym momencie już wrzyna się dość mocno w nasze życie. Dajemy szansę młodym uczestnikom tego maratonu na to, żeby zaproponowali rozwiązania, które przede wszystkim będą dla naszych mieszkańców. Dziś mamy podane grupy tematyczne. Właśnie za chwileczkę będzie losowanie tych tematów. Młodzi uczestnicy tego maratonu staną przed wyzwaniami, które na co dzień są wyzwaniami dla naszych mieszkańców. Znamy grupy tematyczne, znamy tematy, więc dziś i jutro ci programiści będą pracować nad tym, żeby w przyszłości, tak jak to było w poprzedniej edycji, móc realizować projekt i wdrożyć go w życie. Ideą siódmej edycji przedsięwzięcia było wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w trzech obszarach merytorycznych. Mądre City, Smart City, nowoczesna edukacja, Zdrowe City, Health City, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, Szczęśliwe miasto, Happy City, harmonijna przestrzeń do życia. Tematy są ciekawe i tak naprawdę co nam przypadnie, to wydaje mi się, że uda nam się coś ciekawego zrobić. Zwyciężył zespół Delta Schwadron Super Cool Komando Wilków Alfa. Aplikacją dla uczestników szkoleń organizowanych przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny. Zwycięskie trio otrzymało również wyróżnienie mentorów. Akademia Mazowiecka oficjalnie rozpoczęła rok akademicki 2024-2025. Blisko 1000 studentów wróciło bądź zacznie naukę w murach uczelni. To coroczne wydarzenie jest jednym z najważniejszych w kalendarzu akademickich Akademii Mazowieckiej. Rozpoczęcie roku akademickiego 2024-2025 zgromadziło całą aulę gości i studentów. O planach na ten rok opowiedział rektor Akademii Mazowieckiej w Płocku. Realizacja tego, co osiągnęliśmy, to znaczy uruchomiliśmy kierunek prawo i teraz będziemy chcieli jak najlepiej zrealizować i pokazać tym studentom, że dobrze wybrali naszą uczelnię. Kontynuujemy na drugim roku kształcenie na kierunku lekarskim. Jeśli chodzi o plany inwestycyjne, to cały czas trwa rozbudowa Collegium Medicum, która w tym roku akademickim jest w planach, że się zakończy. Także też dużo, dużo pracy przed nami w tej kwestii. Myślimy o nowych kierunkach, ale na razie nie chciałbym tutaj jakby mówić, bo nie wiem jeszcze dokładnie, które ostatecznie będziemy próbowali w przyszłym roku uruchamiać. Także to jeszcze chwilę. W tym roku po raz pierwszy do murów uczelni dołączyli studenci kierunku prawa. Jak przyznaje rektor Akademii, to ważna chwila w rozwoju uczelni, która przybliża do stworzenia pierwszego Uniwersytetu w Płocku.
Dzień Edukacji Narodowej, w którym obchodzony jest w Polsce także Dzień Nauczyciela, wypada 14 października. Choć oficjalna nazwa tego dnia brzmi Dzień Edukacji Narodowej, to często zamiennie mówimy Święto Edukacji Narodowej. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Europie Ministerstwa Oświaty, która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Nauczyciele otrzymują w tym dniu życzenia i prezenty. W wielu szkołach jest to również dzień wolny od zajęć. Plenerowa powidlarnia, kiermasz produktów z buraków cukrowych, pokazy rzemieślnicze, warsztaty śpiewacze i potańcówka. Tak minęła niedziela w skansenie osadnictwa nadwiślańskiego w Jączyminie Polskim. Powidła z buraków cukrowych to tradycyjny wyrób olendrów dawnych mieszkańców ziem w Wiączyminie Polskim, którzy mieszkali od połowy XVIII wieku do połowy XX wieku. Dawniej powidła przygotowywano na wiele sposobów, na przykład z dodatkiem owoców. To powidła obecne bardzo w kuchni olendrów. W tej potrawie, o której już wspominałam, czyli siakefusie, ale również z naszych badań wynika, że powidłami była polewana na przykład fasolka. W tych powidłach, w takiej wersji rzadkiej, czyli samej takiej melasie buraczanej, były na przykład moczone takie ciastka Schulte Eure, czyli w tłumaczeniu z Plattdeutscha, czyli języka dolnoniemieckiego, którym posługiwali się olendrzy, to takie ciastka, które przypominają kształtem, mogą przypominać kształtem faworki, znane ciastko karnawałowe, ale również mogą być w postaci rombów czy trójkątów. I te ciastka były moczone też w tych buraczanych powidłach. Buraczane powidła są też doskonałym zamiennikiem na przykład miodu. Jeżeli ktoś nie może, bo jakieś alergie, to można dodawać się do pierniczków czy innych ciastek. Przez cały dzień dla gości przygotowano kiermasz regionalnych produktów i pokazy rzemieślnicze. Możemy wykonać taką zabawkę, podstawkę drewnianego jeża na kredki. Możemy zrobić patchworka pod kubek, jako podstawkę pod kubek, czy pod myszkę na przykład do komputera. Ale także możemy wypleść sobie koszyk na grzyby czy owoce, pod okiem oczywiście plecionkarza. Możemy również popróbować różnych smakołyków z kuchni olenderskiej. Nie zabrakło muzyki i śpiewu. Na gości czekały warsztaty śpiewcze z udziałem Akademii Głosów Tradycji, czyli grupy śpiewaczek wykonujących a cappella pieśni wiejskie z różnych stron Polski. Ostatnim punktem programu była projekcja przyrodniczo-ekologicznego filmu dokumentalnego Do ostatniej kropli, wyróżnionego m.in. na Festiwalu Teatralnym w Monte Carlo. To ostatnie takie plenerowe wydarzenie w skansenie, które podsumowuje cały rok. Wielkie siatkarskie emocje za nami. KPS Płock na własnym parkecie w płockiej hali Chemika wygrał wynikiem 3-2 z Tarnowią Volleyball. Sportowych emocji i dopingu kibiców nie brakowało. Blisko 2,5 godziny trwało inauguracyjne spotkanie w płockiej Blaszak Arenie. Przy wsparciu kibiców siatkarze KPS Płock odnieśli historyczne pierwsze zwycięstwo Płocku w drugiej lidze. Po dość trudnym meczu wygrali na własnym parkiecie z Tarnowa Volleyball Tarnowo Podgórze. Poziom jest zupełnie inny do poprzednich rozrywek, to jednak już są rozgrywki centralne. Trafiliśmy do grupy pierwszej, której tak dokładnie jeszcze nie znamy. Pierwsze mecze rozgrywamy. Bardziej znana była nam grupa druga, warszawska, te zespoły, z którymi sparingowaliśmy. No ta grupa jest nieznana. Dalekie drużyny, dalekie wyjazdy nas czekają. Końcowy wynik to 3-2. Na poszczególne sety przedstawiał się następująco: 25-23, 25-20, 30-32, 19-25 i 15-11. Swoją skuteczność podczas tego meczu pokazał libero Dawid Bulira, atakujący Daniel Grzymała i Igor Lewicki oraz rozgrywający Eryk Winkler. Chcemy grać skutecznie. Na ładną grę jeszcze przyjdzie czas. Oczywiście chcemy, żeby też kibice byli zadowoleni, natomiast wiadomo, na początku sezonu interesują nas zdobycze punktowe, tak abyśmy mieli komfortową sytuację w środku i w dalszej części sezonu. Chcemy wygrywać i
grać swoją najlepszą siatkówkę, jaką potrafimy. KPS Płock jest Beniaminkiem drugiej ligi. Płocki zespół jest pewnego rodzaju ewenementem na skalę naszego kraju, który awansował z czwartej do trzeciej ligi od razu w kolejnym sezonie do drugiej ligi centralnej. W sobotni wieczór w Blaszak Arenie rozegrano trzecią kolejkę drugiej ligi. Wcześniej siatkarze rozegrali dwa mecze na wyjeździe. Najpierw ulegli 1-3 rezerwom Trefla Gdańsk, natomiast w drugiej kolejce pokonali zespół Strzebiatowa wynikiem końcowym 3-1. Emocji sportowych ciąg dalszy, a to za sprawą wygranej Orlen Wisły Płock z Industrią Kielce wynikiem 29-25. To był mecz na miarę prawdziwej świętej wojny. Już po raz piąty z rzędu nawciarze wygrywają mecz z zespołem Industria Kielce. Pierwsza połowa meczu zakończyła się wynikiem 18-14, gdzie swoją skuteczność pod koniec pokazał Mitya Young, dzięki czemu niebiesko-biało-niebiescy zeszli do szatni z czterobramkową przewagą. Na pewno mecz godny świętej wojny, było dużo emocji, czasami zbyt dużo tych negatywnych. Ale w drugiej połowie chyba to się wszystko uspokoiło i w końcu mogliśmy oglądać normalną piłkę ręczną. W takich meczach na styku, gdzie wiesz, że jak grasz z drużyną z Płocka, każda sytuacja, żeby zamienić ją na bramkę, jest kluczowa i jeżeli tego się nie robi, to ciężko o końcowy sukces. Drugą połowę od bramki z rzutu karnego rozpoczął Michał Daszek, po czym ze skrzydła na linię strzelców wpisał się Arkadiusz Myrto. Na 20 minut przed końcem meczu na listę strzelców wpisał się Tomasz Piroch, po czym piłkę w pustej bramce Płotczan umieścił Arcem Karalek. Następnie skuteczną interwencją zanotował Marcer Jarzębski, dzięki czemu dystans do Kielczan powiększył Micha Zarabec. Na koniec podyktowany rzut karny wykorzystał Michał Daszek, dzięki czemu pojedynek ósmej serii Orlen Superligi różnicą 4 bramek 29-25 wygrali nawciarze. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.